ruszyły. Prowadzi Persej na drugiej pozycji, Aeschylus na trzeciej, Tybet na czwartej, Tarantula na ostatniej pozycji, Skaloni na przedostatniej, Hortensia, i tam są odstępy spore między końmi. Czołówka składa się z czterech koni. Persej na drugiej pozycji, Aeschylus, na trzeciej galopuje Tybet, odstęp Tarantula, Bos Elej razem. I teraz się stawka zgrupowała przed wyjściem na prostą. I 500 metrów do celownika, szeroko, Aeschylus jest na czele. Aeschylus ucieka, ma przewagę, atakuje go Persej, polem finiszuje Tybet, 400 metrów do celownika, ale Aeschylus utrzymuje przewagę, ale tutaj po zewnętrznej znakomicie galopuje Tybet. I Tybet w tej chwili jest, lekko wyłamuje, jest na pierwszej pozycji. Tybet, 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 na drugiej pozycji Aeschylus. I chyba te dwa konie będą na czele wyścigu. Tybet galopuje znakomicie i wygrywa gonitwę. Aeschylus jest drugi. Na trzeciej pozycji Julietta, następnie Hortensia, Tarantula, Persej razem i na ostatniej pozycji Bos Elej.